Podstawową zasadą jest... Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ja mam się tego wszystkiego nauczyć? Test już za kilka dni, ja nic nie umiem. Pomocy! Spokojnie, nie denerwuj się. Uczyłaś się przez 3 lata w gimnazjum? No tak. No to na pewno coś pamiętasz. Ale 2 nocy już nie spałam, nie mogę się skupić. No i to był błąd, ponieważ kiedy jesteś wypoczęta, masz lepszą koncentrację. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja już wszystko umiem. Chodzę regularnie na zajęcia pozalekcyjne. Ale moją jedną wybawą jest to, że wszystko wyleci mi z głowy. Na przykład to, prawo Pascala. To ciśnienie wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz jest mi przekazywane jednakowo we wszystkich kierunkach. Moja droga, nie liczy się to, lecz to, czy potrafisz wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Ojej, to chyba nie zdam. Spokojnie, dziewczyny, posłuchajcie moich rad. Nie uczcie się na ostatnią chwilę. Nie zarywajcie nocy. Uczcie się codziennie i systematycznie powtarzajcie materiał. Czytajcie ze zrozumieniem teksty, spróbujcie rozwiązywać przykładowe testy. Uczcie się w ciszy i skupieniu. Nie wspomagajcie się energetyzującymi napojami. Przygotujcie swoje miejsce pracy. Zadbajcie o swój wypoczynek. No i przecież możecie sobie wzajemnie pomóc. To dobry pomysł. Dziękujemy pani bardzo za porady. Proszę. To może dzisiaj u mnie? Okej. To do widzenia. Do widzenia. Ach, tam będziesz. I po co ten stres? Grunt to pozytywne nastawienie. Powodzenia na egzaminach.